i na razie to tak przebiega. Jeszcze tylko 10 zawodników, mistrz świata, obrońca tytułu, Stefan Kraft. Nie, on potrzebuje 102,5 metra, aby objąć prowadzenie, aby wyprzedzić Dawida Kubackiego. Czy tyle skoczył w granicach tej odległości? W granicach tej odległości teraz Stefan Kraft, on już bywał i trzeci, i 101 metrów. Nie, to będzie za krótko. Może ewentualnie wyprzedzić Kamila Stocha, ale chyba Dawida nie wyprzedzi. Zwłaszcza, że ma dodane 4,2 punktu za warunki wietrzne. Dawid miał tych punktów więcej dodanych. Noty za styl też nie tak wysokie, po 19-19,5, jakie zwykł otrzymywać obrońca tytułu mistrza świata. Który będzie Stefan Kraft i czy nadal liderem pozostanie Dawid Kubacki? Wiele na to wskazuje. Kraft jest trzeci, pierwszy Dawid, drugi Kamil. Niesamowite, co się dzieje. Dawid Kubacki z 27 miejsca już skakuje do czołowej dziesiątki. 104,5 metra to odległość reprezentanta Polski. Stefan Laje. On potrzebuje także 102,5 metra do tego, by spróbować zepchnąć z pierwszego miejsca Dawida Kubackiego. I nie ma tej odległości. Przegrywa w mojej ocenie Stefan Laje z reprezentantem Polski. Dawid, no to pokazuje klasę i mistrzostwo tak naprawdę, formę, jaką reprezentuje Dawid Kubacki. Tylko 99 metrów. Dawid będzie pierwszy, Kamil będzie drugi. A przypomnijmy, Kamil przecież był na 18 miejscu po pierwszej serii. I Dawid i Kamil zakończą rywalizację w czołowej dziesiątce do dzisiejszego konkursu. Tylko 1,9 punktu za warunki rekompensaty. Tylko 0,2 metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni. No typu 18 dla Stefana Laje i szóste miejsce. Dawid Kubacki cały czas liderem. Kamil Stoch drugi. Stefan Kraft jest trzeci. I teraz ten mistrz świata juniorów. Patrzę, ilu mamy klasowych zawodników jeszcze. Mamy na pewno Pejera, Geigera i Kobayashi. Po nich możemy spodziewać się wielkich skoków. Marken teraz musiałby skoczyć ten mistrz świata juniorów 104 metry, ale ląduje gdzieś tam w okolicach 90, najwyżej 3, 4, może 5 metra. W tym gęstym śniegu trudno to ocenić. Na pewno nie doleciał do punktu K. To jest 95 metrów, a więc dalej. Na pierwszym miejscu będzie Dawid Kubacki, a na drugim miejscu Kamil Stoch. A do końca pozostanie jeszcze 7 skoczków. 7 skoczków, 3 klasowych. 3 wielkich skoczków. Oczywiście Prewco też jest, tylko że nie ma takiej formy, jaką miał kiedyś, kiedy stawał na podium olimpijskim i podium mistrzostw. Bardzo niskie prędkości w tej chwili na progu. Cały czas 16. Wysoka platforma startowa. Tomas Asen Markek dopiero 17, a przecież on był na 7 miejscu ex aequo z Andreasem Stiernem. Dawid Kubacki, długo, długo i jak najdłużej, Dawid, stój tam do końca tego dzisiejszego konkursu. Andreas Stierne, 104 metry, aż tyle potrzebuje Norweg, by pokonać Dawida, bowiem troszeczkę zmieniły się warunki, on ląduje bardzo blisko i Dawid będzie wpiął się wspólnie z Kamilem, bo Kamil jest drugi cały czas w konkursie, będzie wpiął się w klasyfikacji. Coś niewiarygodnego się dzieje w dzisiejszym konkursie. 92,5 metra, tylko jeden punkt odjęty za korzystne warunki. Znaczy, trudno mówić o korzystnych warunkach. 12 setnych tylko metra na sekundę. Niskie no to sędziów. Jandra Stierun będzie daleko, daleko. Spadnie w klasyfikacji dzisiejszego konkursu naprawdę do drugiej, czy nawet trzeciej. Trzeciej dziesiątki. 21 miejsce. Zostało 6. Za chwilę Filip Sakala. Gdyby to był jego ojciec Jarosław z lat 90, to byśmy się bali, że może coś zamieszać, że może polecieć nad warunkami. Ale Filip, to jednak nie tata. Fenomenalne jak dla niego. 6 miejsce po pierwszej serii. Teraz potrzebowałby 103,5 metra Filip Sakala, ale ląduje blisko, bliziuteńko, a więc nie będzie się liczył, więc nadal na czele będzie Dawid Kubacki, a drugi Kamil Stoch, a do końca pozostaje jeszcze 5 zawodników. Prewc, Fajer, Jelar, Geiger, Kobayashi. Boimy się Pejera, Geigera i Kobayashiego. Oni tu mogą jeszcze coś zmienić, ale coraz bliżej jesteśmy takiej nieśmiałej przecież myśli, że może jeden z Polaków, chociaż jeden, stanie jednak na podium tego konkursu na szalonej skoczni, normalnej skoczni szalonej. To by było coś, co się narciarskim filozofom nie śniło. Z 27 miejsca już w tej chwili Dawid w najgorszym wypadku będzie 6. Peter Prewc, mówiliśmy o tym, że tutaj rośnie jego forma, ale odległość, jaką musi teraz uzyskać, jest odległością 4-metrową. Ma dobre warunki, pero i ląduje bardzo blisko. Naprawdę to jest skok, który przegrywa wszystko tutaj. Peter Prewca powoduje, że na 5 miejsce wskakuje Dawid Kubacki z 27. Przesuwa się na 5 miejsce. Coś niewiarygodnego. Kamil Stoch, co najwyżej, w najgorszym wypadku 6 w dzisiejszym konkursie. A przecież był po pierwszej serii 18. Na
dwie nogi wyraźnie wylądowany ten skok Petera Preutza. I zostanie teraz czterech. Zostanie czterech, ale pierwszego z tej czwórki szalenie się boimy. Kylian Peyer, wielka klasa, wielka forma. Jego tato zawija ręce, zaciska 11,8 punktu przewagi nad Dawidem Kubackim. Wystarczą 103 metry. On jest w stanie to uczynić, ale czy mu się uda? Kylian Peyer ląduje blisko, blisko tej zielonej linii. No, nie są pewni. Czy to, no, trzeba by 102,5. Nie, jest 98. Dalej będzie prowadził. Proszę Państwa, to jest niewiarygodne. Ale naprawdę, naprawdę, Dawid Kubacki jest już jedną nogą na podium. Zostaje trzech zawodników. Wśród nich Żiga Jelar. To nie jest jeszcze, bo to młody chłopak, to nie jest jeszcze zawodnik tej klasy. A więc pozostanie Geiger i Kobayashi z tych klasowych zawodników. O, Kylian Peyer, brązowy medalista z dużej skoczni. Po tym skoku jest dziesiąty. Dawid pierwszy, Kamil drugi. Co nam przyniesiesz, losie, przez najbliższe minuty? I teraz trzech zawodników. Żiga Jelar, trzeci po pierwszej serii. No to jest przecież bardzo młody skoczek, 21 lat. On był 23 w NGZS i teraz musiał wyskoczyć 101 metrów. Żiga Jelar ląduje blisko. Dawid Kubacki jest na podium, mistrzostw świata. Coś niesamowitego. Z 27 miejsca po skoku na odległość 104,5 metra. On jest medalistą mistrzostw świata. Niewiarygodna historia, Weber. No coś niewiarygodnego. Zostało dwóch. Tylko dwóch. Karl Geiger i Ryoyo Kobayashi. No, gdyby jeden z nich skoczył bliżej, to Kamil też wejdzie na podium. Marzyliśmy o dwóch Polakach na podium. Jesteśmy w tej chwili o mały kroczek, o mały skoczek od niszczenia się tych wszystkich marzeń. Żiga Jelar po tym skoku 87 metrów jest 25. Karl Geiger drugi na dużej skoczni. Drugi, przepraszam, pierwszy w drużynie. Karl Geiger, który dwa razy w tym sezonie wygrał zawody Pucharu Świata, dla którego jest to sezon życia. Teraz wystarczy mu 100 metrów. On to może skoczyć, on to może zrobić. Tego. Ląduje bliżej, a więc tak blisko już jesteśmy tego. Dalej Dawid będzie prowadził. Będzie co najmniej wicemistrzem świata. I chyba dalej będzie Kamil na drugim miejscu. Dwóch Polaków na podium. To się uda. To już jest faktem. Tylko które miejsca? Tylko Ryoyo może to teraz zmienić. Tylko Ryoyo Kobayashi. Kamila Karla Geigera. Do tego, by pokonać Kamila, musiałby skoczyć 98,99. Kamil Kubacki co najmniej wicemistrzem świata. Kamil Stok, brązowym medalistą. To jest coś niewiarygodnego, co dzieje się w Zeffeld. Kręci głową. Karl Geiger, bo jest dopiero 17. Dawid Kubacki, srebrny medalistą. Kamil Stok, brązowy, a pozostał jeszcze Ryoyo Kobayashi. Już się schowały te dmuchawy. Ryoyo już na rozbiegu 98 metrów. On jest w stanie uzyskać taką odległość. Ryoyo Kobayashi ląduje blisko. Dawid Kubacki, mistrzem świata. Coś niewiarygodnego. 92,5 metra Ryoyo Kobayashiego. 1,4. Dawid Kubacki na rękach Stefana Kuli, Kamila Stocha. No to jest kosmos, to jest kosmos. To tutaj się działo w Zeffel. Miarzyliśmy o dwóch miejscach na podium i mamy pierwsze dwa miejsca na podium. Mamy dublet Polaków. Pierwszy Dawid Kubacki, drugi Kamil Stoch. Wielkie chwile, trzeba wierzyć do końca. Nie wolno podbić. Powtarzam to sobie po tym, jak kiedyś podbiłem jedny bieg na 800 metrów w hali, że nasz biegacz może dogonić wielkiego mistrza i dogonił i przegonił. To był Paweł Czopiecki 17 lat temu. I teraz nasi z tych dalekich miejsc, to jest jakiś rekord świata. Z 27 pozycji na pierwszą pozycję Dawid Kubacki. To jest możliwe tylko w jakichś tam fantastycznych historiach. A my dzisiaj jesteśmy świadkiem czegoś niewiarygodnego. To, co mówiliśmy, zaciśnijmy zęby i stajmy się na łaskę wiatru i śniegu. I ten wiatr i śnieg w drugiej serii sprzyjał. 14 miejsce Ryoyo Kobayashiego. Dawid Kubacki, mistrzem świata. Kamil Stok, wicemistrzem świata. Stefan Kraf z brązowym medalem. No przyznam się szczerze, czy ja żyję. Takiej historii nie widziałem. No tak przewrotny jest sportowy los. Mówiliśmy, że to kpina.
widzę, że to, co działo się podczas pierwszej serii, wywróciło zupełnie przecież tę klasyfikację. A proszę zobaczyć, jak to wszystko się odwróciło na niekorzyść naszych najgroźniejszych rywali. Oczywiście, że tak. Oni mogą też zrzucić wszystko na kartę tych fatalnych warunków, ale my dla nich skorzystaliśmy. Szalona skocznia normalna. Ten oksymoron pozostanie nam już na zawsze w głowie. To Zeppelin pozostanie już zawsze nam w pamięci jako miejsce, w którym straciliśmy nadzieję i odzyskaliśmy wszystko w drugiej serii. Złoto i srebro dla Polaków!